Cóż to za sztuczki? Malganis, nie wiem jak zdołałeś przeżyć, ale... Uspokój się, książę Artasie. Nazywam się Tichondrius. Podobnie jak Malganis jestem upiornym władcą. Ale nie jestem twoim wrogiem. Przeciwnie, przybyłem ci pogratulować. Pogratulować? Zabijając własnego ojca i oddając jego ziemię na pastwę plagi, przeszedłeś pierwszą ważną próbę. Króla Lisza bardzo cieszy twój entuzjazm. Jasne. Na jego rozkaz zniszczyłem wszystko, co kiedykolwiek kochałem. A jednak nie czuję wyrzutów sumienia, litości ani wstydu. Runiczne ostrze, które nosisz, zostało wykute przez króla Lisza. To on dał mu moc wykradania dusz. Twoją zdobył jako pierwszą. Będę się musiał bez niej obyć. Jaka jest wola króla? Trzeba niezwłocznie zebrać wyznawców kultu potępionych. Wielu akolitów pozostaje w ukryciu. Kiedy ich zgromadzisz, przekażę ci dalsze polecenia. Panie, nasz mistrz Kel'Thuzad zapowiadał nam, że przybędziesz. Kel'Thuzad? Skąd mógł wiedzieć? Bądź ostrożny. Jeśli ludzie z miasta zobaczą przy tobie nieumarłych, wezwą miejscową straż. Książę Arthas! Do broni! Niech cię szlak! Pokaż, co potrafisz! Zabijecie! Musisz odszukać cmentarze. Ci, których tam pogrzebano, będą ci wiernie służyć. Mam szczęście. Te groby zostały niedawno wykopane. Powstańcie w imię króla Lisza. Jak mogłeś zamordować własnego ojca? Zdychaj do diabła! To już koniec! Dobra robota, rycerzu śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. To znaczy? Pojedziesz do Andorhalu po szczątki ich byłego mistrza, nekromanty Kel'Thuzada. To co u diaska?
Prymitywne urządzenie pozwoli ci przetransportować prochy naszego pana. Nie można przywrócić go do życia tam, gdzie go znajdziemy? Nie, panie. Istota o mocy Kel'Thuzada może być ożywiona tylko na przecięciu potężnych żył energetycznych. A takich miejsc nie ma na tych ziemiach. Rozumiem. W takim... Artasie, powstrzymaj to szaleństwo, zanim będzie za późno. Zejdź mi z drogi, bracie. Przybyłem tu po garść kości. Nie chcę, by mi przeszkadzano. Chodź, nekromanto. Moce, którym niegdyś służyłeś, znów cię wzywają. Mówiłem ci. Moja śmierć niewiele zmieni. Co? Zaczynam słyszeć duchy? To ja, Kel'Thuzad. Nie myliłem się co do ciebie, książę. Trochę to trwało. Ciało uległo prawie całkowitemu rozkładowi. Szczątki nie przetrwają podróży do Kel'Thalas. Kel'Thalas? Tak, tylko energia elfickiej studni słońca może przywrócić Kel'Thuzada do życia. Co mam zrobić? Musisz wykraść specjalną urnę, która jest w posiadaniu paladynów. Umieść w niej szczątki nekromanty, a bezpiecznie przetrwają podróż. Będzie jak każesz.